Super. Jezus, uwielbiam to po prostu. Przepiękny. Ole gruby jest. Ole grubas. Ole gruba, piękna ryba. Ponad 9 dych jest. O, szybko dawało. Metrówa chyba. Albo 9 dych, albo metr. Zdjąłeś to tamtego. To jest tamta ryba. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Mistrall Fishing. Jestem dzisiaj na łowisku Kwiecewie, gościnnie u Pawła i Damiana. Tu jest właśnie Damian, siema. Siema, siema. A tu jest Pawełek, właśnie się zbroi. Siema. Tak. No i spotkaliśmy się tutaj, jako że to jest jedna z najlepszych szczupakowych łowisk w Polsce. Jest jesień, żeby łowić oczywiście szczupaki. Oczywiście, grube mamuszki. Grube mamuszki, apetyt jest wielki. Więc wy już teraz zostawcie łapę w górę pod filmem, żeby się nam udało, komentarz dla zasięgu, no i widzimy się już na wodzie. Chłopaki, dawać ryby czekają już. One na nas czekają w tej wodzie. I co tam, jak tam Damian, połowisz dzisiaj coś? No, oczywiście. Nie ma innej opcji. Tak? Tak. Co tam dzisiaj za sprzęt przygotowałeś? A, co ostatnio wygrałeś, tak, mówisz? Co wygrałem. Ex aequo w sumie, ale... No ale... ale już okrzczona. Tak? 6 szczupaków miała. Uzbrojone to masz co? RX Pro 3000. I plecionka jaka grubość? 0,20 Shiro. I co? Będziesz łowił? Szczupaki jadę. No dawać, dawać, bo ryby czekają. Dobry, dzień dobry. Elo Paweł, siema. Szykujemy tutaj spinning. Chciałem pokazać chłopakom fajne miejsca, znam troszeczkę tą wodę. Czy uda się złowić, zobaczycie na pewno na filmie. Tak jak widać, pokaż może Łukasiu, jak to wygląda. Nie wiem, czy było widać przed chwilą pław drapieżnika na przepływie. Wydaje mi się, że to może być ten dzień. Zino, na to łowię, no, spinning od 5 do 25 gram, 2,40 Zino, Mistrall, liczę na szybkie wcięcia ryb, szybka praca, więc wydaje mi się, że to jest to. Pogoda jest dzisiaj przepiękna, leciutki wiaterek, nie ma na razie jeszcze słońca, później ma trochę słoneczka być, więc może nie za dobrze. No to zaczynamy chłopaki. Mamy grube łowienie. Grube łowienie, nastroje są. Dokładnie. Chyba zaczniemy od pierwszego spadu, nie? Tu jest 4 metry, ja tutaj dopiero mapę robię, bo ja tu nie pływałem. O, widzisz, tu jest spad pierwszy, nie? Zobaczcie. Tu jest pierwszy spad, 4 metry i później chyba już to te 4 metry trzyma, co? Bo już czuję. No, będzie wielka ryba, wiesz? Nadawaj podwierkę. Piękna ryba. Metra nie, ale z 9 w dziuplecie, co? Ponad 8. Piękny. Ole! Ten piękny. Piękna ryba, kurde. Ale zobacz, wypiął się. Ale już czułem, że powiem ci, tutaj jest już ładny kaban, nie? No to jest 9 dyszek, no, może być, zaraz zobaczymy. Dobra, co się wydarzyło, powiedz? Jest pierwsza ryba i to powiem wam, przepiękna. Przepiękna ryba. Tak, ma to miareczka. Ja powiem ci, dzisiaj rozłożyłem miarkę do 100, wiecie? O! I dzisiaj musimy zapełnić tą miarkę. Ten nie ma 100, ale zaraz zobaczymy, ile ma. Jest gruba, zimowa, jesienna mamusia. Ale jest gruba, ty, taki ma kark, że nie mogę złapać jej. Piękny. Ale wielki szczupak, piękny. Jaka gruba. Yeah. Pokazuj. Piękna jest. Ale jest gruba, co? Nie jest to taka długa, ale zobaczcie, jak jest szeroka, co? W tułowiu, nie? Pięknie, co? Przepiękny jest. Przepiękna, gruba, wspaniała ryba. Coś pięknego, nie? Zmierzymy ją, ile ona ma. 80 jako... No kurde, ma tylko... Aż miarka foka. Ma tylko 80 cm, ale po prostu zmyliłam je, bo zobacz, jak ona jest gruba, ty. No, piękna, piękna ryba, naprawdę. Gratulacje, Łukasz. Jest przepiękna, po prostu taki kawał maciory. Zobaczcie, jaki to ma pysk. Piękna jest po prostu. I to, że tu kwadratowa jest, nie? Takiej ryby no nie złowiliśmy wtedy, nie? Piękne po prostu, bo to jest kwadrat, nie? No, i dobry mimo, że 7,5 to tamte były, ale... Nie odpłynąć. Albo i nie. Tak, żwawa była. Nie chciała popozować, ale jeszcze złowimy. Żółwik, chłopaki. Pięknie, gratki. Ale nie była jakoś, kurde, mocno wpięta, nie? Widzieliście, taka przynęta, dwie kotwice. A nie wiem, na której ona wisiała w ogóle, ale przynęty w pysku nie miała. Bo ja tak nie poczułem brania, wiesz, tak... No tak, jak przejdziesz całe jezioro, to jesteś w stanie stwierdzić, gdzie te ryby lepiej wychodzą, a gdzie gorzej. Po prostu całe przejdziesz i tyle, nie? Dzisiaj ma być metrówka. No... Mi się śniła, powiem ci, jak mi się śniło, kurde, metrówki mi się śnią, to... Ja tak wolne załatwiłem. No załatwiłem, no jak nie mogliście, to już, kurde, wiesz... 3 dni urlopu zostało, wiesz, urlop wziąłem, no 3 dni urlopu zostało do końca roku, więc... No. To nie ten. Jest, płynie. Tak, zobacz. Pan ryba? Nie, to też piękna ryba, no. Większy jest. Dawaj, mocno. Mocniej. Taki sam, 80, piękny. Ale ryby dzisiaj, ja pierdzie. To był ten chyba. Nie ten, ale się zakręcił siatę. Dobra, obkręcił się. Tak. I na gumę widzisz jedną. Pięknie. Się dzieje. Ja jeszcze aktualnie bez ryby, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Tak, tu tych brań nie ma za dużo, ale są piękne, grube pajki. Po 8 dych. Ten mój 80, ten też to tak wygląda na taką rybę. Dumny łowca, kurde, no. Dumny. O, miałem ten. W ogonek walnął? Kurczę. Ale to inny. Tamten cały czas pływa tam. I co? U Damiana guma 15 cm teraz dała. Głęboki podbierak, to sobie spokojnie widzisz. Odczepisz, Można go sobie odłożyć, zobacz, on sobie leży, odpoczywa, nie? A teraz jeszcze woda zimna jest. Tak, tak. No ale zobacz, on sobie, wiesz, inni by go wyciągnęli na łódkę i by się, wiesz, szamotał, walił w tym podbieraku, a tak to zobacz, odczepiłeś go ładnie. I to tamten, co? Tamten zdjęty jest, tak. I podwójny haul, kurde. Piękna ryba, nie? Piękne. A dobra, ale ładna ryba też jest, no. Ja mam swojego, ja dam, tak, tak. A Paweł ciągnie drugiego. Ponad 9 dych jest. O, szybko dało. Metrówa chyba. Albo 9 dych, albo metr. Zdjąłeś to tamtego. To jest tamta ryba. To jest ta ryba, którą pokazywałem. Tak? Tak. To jest ta ryba, nie ma jej. Ale ryba, ty. Piękny. Dzieje się! Co tu się dzieje, kurde? Ja cię kręcę. Czekaj, ci zrobię, ja pierdzielę, ty. Obstawiałem 75 cm. Ale pięknie. Dobra, woduj. Rewelacja. Pięknie. Dobra, woduj. Piękna ryba. Poszła pięknie, dobra. Zdjęliśmy ją, no ponad 9 dyk tak chyba. 9 dyk. No. Ale ciup, ale siedzi leciusio. Dosłownie w sam ząbek dostał. No bo ci mówię, że... W sam ząbusiek. Powiem wam tak, przed chwilą rozmawialiśmy... powiedz, kto namierzył rybę najpierw. No, rybę namierzył Łukasz. Tak, piękna ryba. Zobaczcie, jaką wygląda, no to jest mistrzostwo. Piękny jest. No jestem mega zadowolony, przed chwilą mówiłem, że jestem jeszcze bez ryby. Zobaczcie, jaki on jest gruby. Ja cię kręcę. Przepiękny jest. Ale. Przepiękny jest. Pięknie trzymasz. I to jest właśnie to pewny uchwyt. Właśnie. Zobacz, zobacz. Jaki on jest długi. Tak. To co, do miary, nie? Do miary. Do miary. 90 on ma. 9 dych? 9 dych równiusie. Czekaj. Czekaj, piękny kaban. Ale kabanisko jest. Dobra, po prostu piękny. Tak. Ale jaki on jest gruby, dlatego dziwić się, że on nie chciał nam wziąć, co? No. Słuchajcie, i teraz po dosyć wyczerpującej walce, tak? Bo na lekki sprzęt do 25 gram. Ale ona ma siłę, zobacz, nie zmęczyła się. Tak. Zobaczcie, zobaczcie, piękna ryba. Piękna. Nie wiem, czy będzie tu widać. Widać. Jest. Piękny jest. To jest to. Niech on sobie odpocznie. Teraz woda zimna, to odpłynie szybko. Tak, silne, pięknie. Kurde, to gratulacje chłopaki, to po jednym mamy, ale jakie ryby, co? 80, 7,5 i 9 dych. Ja pierdzielę. Rewelka, po prostu rewelka. Ale jestem tak... tak. Ale to było widać, jak on był nabity, on był na żarty, wiesz, to nie był głodny szczupak, tak? One mają, co tutaj jeść, nie? No nic, panowie. Rewelacja. Ciśniemy dalej, ciśniemy. Mówimy grube szczupaki, tak jak ostatnio. Tak jest. Tak. A wiemy, że na Kwiecewie tutaj są piękne szczupaki, po to tutaj przyjechaliśmy, po grube szczupaki. Ale to wam powiedziałem, że mniej niż 70 to tutaj nie będzie. No i nie ma, bo wszystkie są powyżej. Piękne, naprawdę piękne ryby. Piękne. No i dobra. Jak jest grube łowienie, to i mamy przygotowany z Mistralem dla was gruby konkurs. Do wygrania będzie ten oto tutaj wędkarski super plecak. Do wygrania, tak jak widzicie tutaj, 50-litrowy plecak Mistrala. Rewelacyjny, bo naprawdę można tutaj zmieścić praktycznie wszystko, wszystkie akcesoria wędkarskie. Pełno kieszoneczek, można go tutaj powiększyć, tak jak widzieliście. Tutaj miejsca do zamontowania akcesorii, jakiś szczypiec, miejsce na wodę, na bidonik. Bardzo fajna, mocna oraz wodoodporna konstrukcja, więc zapraszam was do konkursu. A co trzeba zrobić? Trzeba być subskrybentem kanału Mistrall Fishing. Oprócz tego trzeba napisać komentarz z wagą najgrubszego szczupaka, który był złowiony dzisiaj, więc obejrzyjcie dokładnie film, ile tych szczupaków było i zobaczcie, który był najgrubszy i ocencie wagę. No i oczywiście koniecznie łapa w górę pod tym filmem. To co? Widzimy się już przy rybach, a ja wam życzę powodzenia. Konkurs trwa 2 tygodnie. Wybierzemy zwycięzcę, który wskaże najbliżej wagę tego szczupaka. zdjęta z live. Ja pierdzielę. O ja pierdzielę, ty. Na ten kijeczek do 20 gramów, ty. Wisi za ten, za skórkę. Widziałeś, jak wypatrzyła ona znowu? Czyli widzisz, jest od razu podanie. O nie, nie rób tak, nie zakręcaj się. Kurde, skubany. O, dobra. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Ale pięknie. No, super, super. Ale jak mi przywaliła. Ryba fajnie, że tak powiem, namierzona. Cyk, podane w oblerek. I w podwieraczku jest. Nawet nie wiem ile ma. Bo ładnie ją sobie, ale jest. 78, 82. No około 80 chyba. No, 75, 80. Wow. Jak mało człowiekowi wystarczy, żeby... Jest pyszczek. I co? Ręce bezpieczne. Oczywiście. Pięknie. Nie robimy. I ryba bezpieczna, piękna, gruba, zimowa, mamucha. Ale tu są grube, co? Naprawdę, no te karty mają potężne. Fajne są. Piękne. Pięknie. Coś pięknego, buziaczko. Mua. Piękna jesteś. A nie, 7. 5. 7,5, tak. No, ale tu, kurde, wiesz, to robi, nie? Różnicę, że można się pomylić, bo jest gruba, nie? Piękna. Tak, tak. Widać naprawdę, że tutaj czekał. No to co? To żegnaj, kochana. Pięknie. Ale kawał. Kawał cielska. I co robimy z rybami? Buziaczek i do wody. Jeszcze w ogóle chyba nie wie o co chodzi, ale jaki paczki jest u góry piękny, nie ubarwiony, co? Naprawdę. Przepiękny jest. Wow. Przepiękny i majestatycznie. Pięknie, papa. Ale... Żółwik. Pięknie. Ale kurde, wyglądał na większą tą rybę, bo on gruby, wiesz, to też jest to, że... To też jest to, że te ryby są grube, to troszkę może oszukiwać sądy, nie? Że to są kabany, nie? No. Nieważne, jest, kurde. Piękny. Ale szczupaki to urodzeni zabójcy są. Tylko zobaczę, od razu startuje, chce się bić. Co tu się dzieje? O, ale pięknie walczy. O ja pierdzielę, jaki kawan, ty. Co tu się dzieje? Po prostu. Ja, tu jest jeszcze jeden, ty. Ten jest większy. Ale jakie brania są. Ja też widziałem, jak poszedł, ale nic nie mówiłem, wiesz, bo mi nagle znikł. No z metr. O, ale jest gruby. Nie mogę go objąć za kark. Za kark nie ma opcji, żebym go wziął, wiesz? Dasz radę. Za kark nie da rady. Za kark nie dam rady. Tutaj, o, ale gruby jest. Jaki jest ciężki, ty. Tamten był gruby. A ten? No ten to naprawdę. Kuba nie jest... Tamten był gruby, nie? Ale ten po prostu to jest... Obudź go, pokaż jego kark, Co on zjadł, powiedz? Patrz. Ale jest gruby, ty, ja pierdzielę. Ale co on zeżarł, zobacz, patrz, jest kwadratowy jest. I tu nie idzie, wiesz, go złapać, bo za gruby jest, nie? Ale jak jest ciężki, nie wiem ile ma, z 5 ma, ty, a mały jest. Ale jest taki ciężki, on coś tu zeżarł, zobacz jaki jest gruby. No. Super. Jezus, uwielbiam to po prostu. 77 cm, ale no zobacz co on ma zjedzone. No co on tu zjadł, powiedz. Przecież nasze większy niż miarka jest. tak na podwórku, tak na bity. Gruba, piękna. Przyprowadź mi tą metrówkę, na którą czekaj. Przyprowadź mi babcię swoją. Piękna jesteś. Wypracowane. Wracaj, kochana. Wracaj do wody. Pożegna się z nami. Tak, papa. Ale jest gruba. Jest. Żółwik, druga. Żółwik. Pięknie. Za chwilę do nas przyjedzie Damian i będziemy jeszcze łowić trzech. Ale teraz Łukasz jeszcze wyciągnął tu masakra, nie? Widziałeś, co się dzieje w przesmyku? Widziałem, no. Tam tyle płoci jest. No to Łukasz chyba wyciągnął szczupaka, który wypłynął właśnie ze stołówki, nie? No, ty był taki gruby po prostu, że... Grubszy niż miarka. Grubszy niż miarka, 7,7. Ale grubszy niż miarka. Dobra, dawaj, podawiana. Co się, chłopaki, dzieje? Są pajki? Tak, są pajki. Pajki są i to jakie piękne, nie? Zimno, nie? Ale my się nie poddajemy, bo tylko prawdziwi twardziele dają radę. I co tu się wydarzyło? Co tam w podbieraku jest? No pokażę, co tam jest. Kurde, jest gruba, jesienna maciora. O, ale też jest gruby, taki sam jak tamten. Ale piękny jest. Ale zobaczcie, że był wyglądany, tak wiecie, widać. Z drugiej strony. Ale to był przez ptaka, wiesz? Bo takie nacięcia są, z drugiej strony nie ma, nie? I tutaj coś, nie? No. Ale i dziwicie się, czemu te ryby nie chcą pobierać naszych przyrzęd. No zobacz tu, patrz co tu jest. Co tu jest? Przecież to jest najedzone. Wspaniałe ryby, kolejny buziak. I naprawdę przyprowadź tą metrówkę mi po prostu. Przyprowadź, należy mi się, tyle na tłowie. Piękne jest. Kwadratowe, co? Największa dzisiaj. 82 cm. 82. Ale maciora, co? I tamta była identycznie gruba, ta 7 milionów miała, 7,7, nie? Identycznie była gruba. Tu po prostu, nie? Zobacz. I widzisz, że one nam nie biorą, patrz, zobacz. Po prostu, ja go bardziej zdenerwowałem po prostu to tym jerkiem, wiesz. Zwracamy, największa dzisiaj ryba. 8,2 cm. Przepiękna. Gruba mamucha. Niech wraca do wody. Niech przyprowadzi coś ogromnego dzisiaj. Ale kaban. Jest kaban, co? Tu jaka szeroka jest, nie? Zobacz, to jest same cielsko, patrz, zobacz. Sam mięsień, ty. Papa. Ale się pożegnała, ja pierdzielę. Co? One tu są. One co są, to te ryby i to dużo ryb tutaj widzimy na takim kawałeczku wody, tylko że one są nażarte, takie grube po prostu, one już zjadły swoje. To gdzie panowie was zawieźć? Gdzie sobie życzycie? Pod las. Pod las? A co tam w lesie dają? Ryby dają w lesie? Tak? Czy jagodzianki? O kurde, rzuca, pięknie. Coś pięknego. Panie! Co jest? Panie! Dawaj tutaj, kurde, ryby. Dawaj do ryby, dawaj. Dawaj, panie, tu ryby. Teraz będą ryby. Będą ryby? Będą ryby. No i pięknie. To lubię. mówiłem. Pięknie. Nie, metra nie ma. Nie ma, ale jest... 80 dych ma? Nie, więcej, no więcej. Podbierak mi się złamie. Przecież go wziąłem. Dawaj go tutaj. Pięknie. I od razu co? Jawka się cieszy, nie? No. Głowa przestała boleć. Podbierak się złamie, patrz jaka ryba. I co, panie, jest klamot? Jest klamot. Wyczekałem klamota. Wyczekał. Druga twoja ryba, pięknie. Pokaż ją tutaj, zaprezentuj. No teraz ta, to jest większa. No, ta jest piękna, nie? Koło 9 dych będzie znowu chyba. Przepiękny. Ole gruby jest. Ole grubas. Coś pięknego. I to, no, do ile ci tą miarkę rozłożyć? Co? Ale jest grubo. Przytuliłeś go lepiej niż swoją żonę, wiesz? No bo nie chcę go stracić, chcę go zmierzyć jeszcze. Ile tam ma? 84 czy 5? 85,5 cm. Piękny. Piękny. No wygląda na dużo większego, bo jest po prostu gruby. Zobaczcie, jakie to są grube ryby. Przepiękne. Piękne. 8,6. 8,6. Piękna. Piękny. Piękny. 86 cm. Piękny klamot. Żegnamy go. Żegnamy. I ciśniemy dalej. Ciśniemy po metrówy, to jeszcze metru. Dzisiaj już do kompletu. Jesteśmy blisko. Tak, już jesteśmy coraz blisko. Bliżej. Coraz bliżej. Doszła. Żółwik, pięknie. Grubo się dzieje, co? Chłopaki. Oj, dzieje się. Pięknie. Aż mi ręce zmarzły, muszę rękawiczki ubrać. Bo... No zimno, zimno, ale warto, nie? Dla takich ryb warto. Dla takich ryb to tak jest. Warto. No tak jak widzicie, zimno jest, zimni jesteśmy cali, ale szczęśliwi, bo piękne ryby tutaj wychodzą. Nic lepszego nie może się wydarzyć, no może jeszcze poza metrówką. Poza metrówką. Tak, niestety kończymy tą nierówną grę. Ryby też muszą mieć szansę, oczywiście. Tak jest. Ale i tak dzisiaj, co chłopaki? Piękny dzień na rybach. Tak jak widać, szarówka. Mimo, że jest godzina 15:45. Niestety trzeba już kończyć łowienie. Ale przepiękny dzień na rybach, przepiękne ryby, grube, tłuste. Tym razem okazało się, że brały same grubasy, nie? Nie było tych takich malutkich rybek, tak jak za pierwszym filmem. Więc jesteśmy mega zadowoleni. Mniej parło tych ryb, ale o wiele, wiele większe. 90, 80, 6, 82. 80. Tak, a jak jesteśmy oczywiście przy tym, to pamiętajcie wziąć udział w konkursie i napisać, ile ważyła największa, czyli najgrubsza ryba złowiona przez nas w tym odcinku. Dziękujemy wam, że byliście z nami. Dziękujemy wam, że subskrybujecie, że oglądacie. I co? I do następnego. Do następnego. Trzymajcie się. Pawełek. Tak, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Mistrall Fishing, do zobaczenia u mnie na kanale Wędkuję w Polsce, do zobaczenia u Nadwodę po przygodę i u Pawełka Wędkarskie Marzenie. Wędkarskie Marzenie, dokładnie. Bo wędkarskim marzeniem jest łowić tak pięknie jak my tutaj. Do zobaczenia, na razie.